Cześć, witam Was ponownie, Michał z portalu Władek.pl. Słuchajcie, krótkie wejście, chciałem Wam tylko pokazać, bez czego się nie pokazujcie na plaży, jeżeli chcecie na noc sobie łowić. No więc rzeczą niezbędną będzie coś, co nam pokaże branie. Coś, co, nie wiem, pokaże nam na szczytówce, że ona drga. I teraz tak, słuchajcie, możliwości jest kilka. Przeszesując internet, żeby zobaczyć, co inni używają, były też takie patenty, że ludzie szczytówkę oklejają jakąś folią, która odbija mocno światło. I wówczas jak sobie jakąś tanią latareczkę typu zoom gdzieś tam sobie położą na plaży, która im snop światła daje na tą szczytówkę, to ona się bardzo fajnie świeci. I to naprawdę jest bardzo fajny patent, aczkolwiek troszeczkę pracochłonne. Na pewno najtańszym takim patentem to są zwykłe świetlitki. Jak je zabierać na plażę, warto pamiętać o tym, że trzeba je jakoś przymocować do tego naszego wędziska, najlepiej nawet przykleić. Więc to można było też powiedzieć, że trzeba byłoby mieć też taśmę jakąś klejącą przy sobie. Ale odkryłem, wiecie, lepszy patent. Byłem tutaj na plaży raz, jak sobie tutaj w nocy dużo sporo wędkarzy łowiło. I znalazłem u nich taki patent. Taka jakby dioda czy coś. No wiecie, to nie jest właśnie duże, to jest właśnie fajne małe. Montuje się to na koniec szczytówki. A wygląda to tak po rozpakowaniu, tak po prostu. O. I teraz o co w tym chodzi? To wykrywa brania. I jeżeli, nie wiem czy to będzie widać, poczekajcie, spróbuję to nacisnąć, o, widzieliście, o, migało i teraz tak, tego tutaj może nie było migać, ale to coś tak szybko migało, to był czerwony kolor, no sprzęt się nie dostosował, może balans bieli czy coś, mniejsza większa, to co szybko migało to był czerwony kolor i tak jest sygnalizowane branie, jak nie ma brania to co jakiś czas miga nam się kolor zielony, o, widzimy. Teraz jest fajna pogoda, jest bardzo jasno, tak zresztą widzicie i w tym momencie no kicha jest, bo na pewno byśmy tego nie widzieli, zresztą teraz nie potrzebujemy tego widzieć. Uwierzcie mi na słowo, jak jest noc, to ten zielony, to zielone światełko dają taką poświatę wielką, że normalnie widać na plaży, widać podeptaną plażę, tak, widać wszystko dookoła. Jak ktoś ma, nie wiem, dwie wędki z tym, no to już oczy pląsu można dostać. A jak mamy trzech wędkarzy koło siebie, co w miarę blisko są i im coś wszystko się miga, no to wygląda jak jedna wielka dyskoteka. To jest na pewno minus tego. Wolałbym, żeby to się na przykład lekko zażarzyło cały czas, niż migało. No ale słuchajcie, patent jest całkiem fajny. Nie spada to z wędki. Jak się to zakręca na wędkę, bo zobaczcie, to ma takie uszka. Jak zakręcamy to na wędkę, no naciska się ten guziczek i w tym momencie zaczyna świecić. Bardzo prosty patent, nie spada, a spełnia swoje zadanie i ponoć świeci, teraz nie pamiętam, 1000 godzin, no więc będzie sporo, starczy na pewno na jeden sezon takiego tutaj łowienia i jest naprawdę ekstra, kosztuje 6 zł, do kupienia oczywiście w różnych sklepach internetowych, na pewno w sklepach stacjonarnych będą więcej chcieli, no bo na takich rzeczach to jednak sklepy stacjonarne troszeczkę więcej zarabiają, ta marża jest większa, więc podejrzewam, że tak można liczyć nawet i 15 zł gdzieś w sklepie stacjonarnym, ale też nie wszystkie sklepy stacjonarne to mają. Te, które jak będziecie w takim sklepie, to od razu się nakierujcie na jakieś działy typowo na zasiadkę, nie wiem, na karpie, bo to jednak jest skierowane do tych ludzi, którzy robią nocne zasiadki na ryby, które w nocy żerują i to się wtedy przydaje. Na razie, trzymajcie się.